Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Jest to analiza weekendowa, przeprowadzona na interwale dziennym. Dzisiaj jest piątek, 8 stycznia 2021 roku. Zobaczymy, co tam wydarzyło się ostatnio na parze Bitcoin do złotówki. Jak widać z wykresu, mamy tutaj już praktycznie zrobiony nowy um, szczyt w okolicach. 150 tysięcy złotych, dokładnie maksimum wczorajsze zostało ustanowione na poziomie 148 900, oczywiście poziomem docelowy w tym momencie jest 150 tysięcy zł jeżeli chodzi o parę bitcoin do dolara, to przebity został poziom 40 tysięcy dolarów, nieznacznie został przebity jak do tej pory, zdaje się, że szczytem był poziom 4321, to jeszcze zależy oczywiście od giełdy, no a na rynku tutaj kwotowanym do udało się praktycznie dotrzeć do poziomu 150 tysięcy złotych za jednego bitcoina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dziennych świeczek jest zielonych, zamkniętych powyżej poziomu otwarcia wygląda na to, że szykuje się kolejna świeczka zielona, ponieważ od rana przez. Jeszcze część nocy, poziomy od 136 301 były wyciągane, jak widzicie, do góry, były podkupywane, więc tutaj się niespecjalnie nic jeszcze nie zmieniło. Jeżeli ta świeczka będzie zielona, najprawdopodobniej jeszcze zamknie się powyżej poziomu 150 000 zł, czyli analiza nadal wskazuje na to, że. Mamy do czynienia ze wzrostami. Poziom ekstremalnego wykupienia rynkowego 93 punkty na RSI. To już dawno takiego nie widziałem w ogóle, nie tylko na Bitcoinie, ale w ogóle na praktycznie. W żadnym rynku finansowym. Ekstremalnie wykupiony jest rynek. Jakiekolwiek zejścia, nawet ceny, nawet o 10, 15, 12% są natychmiast wykupywane. Tak, tak jak Taka sytuacja miała miejsce wczoraj. Po do, do, dotarciu ceny do poziomu 400 tysięcy dolarów, zostały uruchomione zecenia na sprzedaż. No i oczywiście w, w krótkim czasie mieliśmy zrobiony spadek, można to zobaczyć na interwale powiedzmy godzinowym, możemy się na chwilę przenieść na jego tak, to jest dokładnie ta świeczka, tutaj w czasie jej trwania, jak widzicie, bardzo, dynamiczna, bardzo dynamiczne zejście w dół, natomiast już następne, następne, następna godzinowa świeca się zamknęła znacznie wyżej i mieliśmy cały ten poziom od 130 tysięcy przez 140 000 do 144 tysięcy, cały był wykupiony z powrotem. To pokazuje po prostu siłę tego rynku, siłę rynku Bitcoina. Nie zmienia się tutaj w zasadzie jeszcze nic. Nie ma póki co na interwale dziennym, na najważniejszym w zasadzie interwale rynkowym, nie ma oznak wyczerpania się tego trendu, oprócz bardzo, bardzo, bardzo już silnego, ekstremalnie wykupionego momentum. Bo po prostu mówiąc krótko, jest już bardzo drogo w porównaniu do zeszłego miesiąca, no wiadomo, był grudzień. Zeszły rok nawet był 2020 jest naprawdę cena tutaj na poziomach no takich, co by się niewiele osób spodziewało, że tam dotrze, to może jedna sprawa, ale że tak szybko, w tak krótkim czasie ta cena dotrze do poziomu, prawie że 150 tysięcy się na nim utrzyma, to naprawdę jest bardzo, bardzo interesujący wynik. Wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek bitcoiny, kiedykolwiek w życiu, no to szczególnie mówię o tych osobach z 2017 roku, no to na pewno już teraz wiedzą, że opacało się je trzymać, opłacało się holdować, gdyż no cena mówi sama za siebie 140. 4299 zł w momencie kręcenia tej. Um tej analizy na weekend zapowiada się weekend zapowiada się wzrostowo 150 tysięcy przed nami następny poziom jak widzicie ja mam te czarne linie ustawione co 10 tysięcy więc następny będzie 160 tysięcy niestety jesteśmy na nieznanych wodach nie mam tutaj specjalnie żadnych odnośników historycznych jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o docelowe poziomy bitcoina gdzie on może się znaleźć myślę że będziemy się nadal posługiwać tymi tymi dziesiątkami te 10 tysięcy zł to będzie taki przedział między jednym a drugim poziomem Oczywiście poziomy okrągłe 50 tysięcy, 100 tysięcy, 150 tysięcy, 200 tysięcy, ćwierć miliona nadal są jak najbardziej y, 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 z poziomami, które oddziaływują w sposób y, psychologiczny również na, na, na traderów, więc, y, więc są takie okrągłe poziomy, przyciągające cenę po prostu, bardzo dużo zleceń tam się ustawia, co mieliśmy y, pokazane wczoraj na przykładzie y, Bitcoina do dolara, kiedy na poziomie 40 tysięcy dolarów uruchomione zostały zlecenia y, sprzedaży. Kto chciał, ten sprzedał, kto nie chciał, ten nie, nie sprzedał, ale reakcja rynkowa była praktycznie natychmiastowa, także te poziomy nadal są, nadal są przez graczy Używane albo do wyjścia z pozycji, albo na przykład do otwarcia pozycji, pozycji krótkiej. Także na weekend raczej są wzrosty. No nie, nie widzę tutaj żadnego zagrożenia póki co. Dlatego, dlatego um, trendu wzrostowego jest już ekstremalnie wykupiony i idzie praktycznie już parabolicznie, wertykalnie do góry. Dosłownie parę tylko jest takich świeczuszek malutkich spadkowych, i czerwonych, reszta są, to są bardzo duże, bardzo duże świeczki zielone, więc no, póki co oznak odwrócenia trendu wzrostowego nie ma, idziemy cały czas, cały czas na północ 150-160 tysięcy, następne poziomy docelowe no i oczywiście na sam koniec przypominam przy takim zachowaniu rynku praktycznie wertykalnym, nagłe korekty jak tak dla przykładu Taką korektę mieliśmy wczoraj. Miała ona prawie, prawie 10%. Została zrobiona w ciągu jednej godziny. Tego rodzaju korekty będą się zdarzać coraz częściej, będą coraz głębsze i w jednej chwili Bitcoin będzie kosztował 150 tysięcy, w drugiej chwili 130 tysięcy, a w trzeciej będzie 110 i to będzie bardzo dynamiczne zejście, bardzo szybkie, bardzo gwałtowne. Zlecenia będą wyjeżdżały z, z książek zleceń na wszystkich giełdach na świecie, ponieważ te rzeczy będą, będą je usuwali czy w sposób automatyczny, czy w sposób ręczny, dlatego właśnie, że ten rynek, tak jak widzicie tutaj, on bardzo. bardzo bardzo dynamicznie rośnie, bardzo wertykalnie rośnie, parabolicznie niemalże rośnie, natomiast jest już mocno, mocno, mocno wykupiony, i będzie się zwiększała tak zwana zmienność na, na Bitcoinie. Będzie znacznie większa niż do tej pory, także miejcie to na uwadze i uważajcie na, na nagłe załamania, nagłe, nagłe świece spadkowe. Które mogą się coraz częściej wydarzać na bitcoinie, i zauważcie też, jak rynek się zachowuje po wystąpieniu takiej, takiego zdarzenia: czy jest on wykupywany natychmiast, czy też w ciągu godziny, dwóch, trzech rynek jednak stoi w miejscu, albo jednak osuwa się niżej. To będą takie pierwsze oznaki tego, że byki są po prostu zmęczone momentami. No i wchodzą tutaj osoby, które decydują, że sprzedażą Bitcoina, ponieważ jest już, jest już bardzo drogi, jest ekstremalnie, ekstremalnie drogi. Także takie dwa słowa dosłownie m, przestrogi i, i na nadchodzący weekend. Myślę, że spotkamy się w poniedziałek o 20 na 117 tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut kanał YouTube giełdy BitBay Polska i sobie porozmawiamy jeszcze na temat tego za ostatniego zachowania bitcoina oraz pozostałych kryptowalut z mojej strony to już wszystko, życzę Wam miłego weekendu trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w poniedziałek, cześć cześć